Ten film chciałem nagrać dla Was w czerwcu, ale podziękujcie Rafałowi, bo to Rafcio mówi: jak w czerwcu? Teraz, szybko, nagrywamy teraz! Więc podziękujcie Rafciowi, że ten film ukazuje się teraz. Najwyraźniej Rafał tęskni za Wisłą i za sandaczami jeszcze bardziej niż ja. Tym razem opowiem Wam o wiślanych sandaczach i o tym, że są takie okresy w roku, które dają szansę na nie dość, że złowienie jednej ładnej, dużej ryby, to na większą ilość sandaczowych brań. Pierwszym okresem, który przynosi zaskakująco dużo sandaczowych brań na Wiśle, jest czerwiec i przeważnie ta aktywność sandaczy zaczyna się gdzieś w połowie czerwca. Oczywiście to nie jest tak, że 15 czerwca zaczynał brać. Ryby mają swój kalendarz, niezależny od naszego. Ich kalendarz polega, zwłaszcza tych ryb w rzece, polega na po pierwsze temperaturze wody w rzece, a po drugie na poziomie wody. To nigdy nie jest tak, że jednego dnia się te ryby odpalają, ale z roku na rok coraz częściej się przekonuje, że taka wzmożona aktywność sandaczy pierwsza w roku zaczyna się właśnie mniej więcej w połowie czerwca. Wygląda to w ten sposób, że nagle wielu moich kolegów łowi. Normalnie mamy jakieś tam pojedyncze brania, pojedyncze ryby, a tu nagle kto nie wypłynie, kto nie pójdzie nad wodę, to albo złowi fajną rybę, albo ma jakieś branie, albo coś się dzieje. Taki okres trwa około 2 tygodni. Niefajnie jest go przegapić, powiem szczerze. Kto pływa po Wiśle, kto łowi na Wiśle, ten wie, że takie okresy wzmożonych brań sandaczowych są rzeczywiście bardzo, bardzo cenne, bo ryb jest niewiele. Nagle to wygląda w ten sposób, że ryby biorą na burtach, szczególnie na płytszej wodzie, czyli powiedzmy na jakichś śródrzecznych rafach, gdzieś przy opaskach, poniżej przykos, ale również właśnie na gdzieś w warkoczach czy przy burtach, czyli na głębszej wodzie. Po prostu nagle okazuje się, że ryby są w tej wodzie, są jakieś brania. Warto ten okres rzeczywiście wykorzystać, mniej więcej trwa to 2 tygodnie. Natomiast tak jak mówiłem wcześniej, no, to nie jest tak, że zaczyna się zawsze 15 czerwca. Czasami wiosna nie chce przyjść, na przykład tak jak w tym roku. Zima była bardzo długa i ta wiosna nagle, przynajmniej nad Wisłą, nagle wystrzeliła. Nie wiadomo skąd. W poprzednich latach często bywało inaczej, że już w pierwszej połowie marca jakieś kwiatki się pojawiały, listki. Teraz mamy końcówkę kwietnia i dopiero się zaczyna robić zielono. Czasami też jest tak, że tak na przykład jak w zeszłym roku, że w maju była bardzo niska woda, wręcz niżówka, niespotykana, i nagle przyszedł czerwiec i przywaliła woda. Więc to zupełnie zmienia ten kalendarz naszych rzecznych ryb, sandaczy również. A w poprzednich latach na przykład w maju była wysoka woda albo co najmniej średnia. Przychodził czerwiec, robiła się woda niska, niżówka i wtedy te ryby, sandacze, uaktywniały się właśnie w połowie czerwca. Pierdzielno pięknie. Cała duma wiatru. A
absolutnie to nie jest tak, że w tych okresach łowi się dużo. Bardziej bym nazwał, że brania są regularne. W Wiśle sandaczy raczej nie łowi się dużo z prostego powodu. Po prostu dużo ich nie ma. Jest ich bardzo, bardzo mało. Oczywiście są okresy, że tych brań jest więcej, natomiast sandaczy w Wiśle naprawdę jest niewiele. I tu ich nigdy nie łowi się dużo, przynajmniej na tym odcinku mazowieckim, czy powiedzmy sąsiadujących odcinkach, na których ja łowię. Po czerwcowym okresie dobrych brań przychodzi lato. No jest to bardzo ciężki okres do tropienia sandaczy, ponieważ ja mam wrażenie, że te ryby są wszędzie i nigdzie. Brania są bardzo nieregularne i wręcz bardzo rzadkie. W najróżniejszych miejscach. Czasami mam jakieś branie gdzieś na blacie, innym razem branie na napływie główki, później na zapływie, kiedy indziej na burcie. Te miejsca kompletnie nie są powtarzalne. Ja mam wrażenie, że sandacze są totalnie rozbiegane po całej rzece. Miewałem dosyć często brania na płytkich blatach, dosłownie na metrowej, półtora metrowej wodzie, gdzie nie było nic. A nie oszukujmy się, latem przy niskiej wodzie to no to 90% Wisły, to jest po prostu płytki, metrowy blat, więc te sandacze mogą być wszędzie i nigdzie, bardzo ciężko je namierzyć. No i brania naprawdę są pojedyncze. Ciężki okres do łowienia. Drugim niezłym okresem, jeżeli chodzi o aktywność sandaczy na Wiśle, jest listopad. Czasami jest to początek listopada, czasami jest to połowa listopada. To oczywiście zależy od temperatury wody. Najlepiej sandacze biorą do tej granicy, powiedzmy 7 stopni Celsjusza. Poniżej tego już aktywność ich spada. Natomiast nie będę Wam opowiadał o jesiennych sandaczach, bo nagraliśmy już z Rafałem i swego czasu z Jarkiem kilka filmów o jesiennych sandaczach z Wisły i w zeszłym roku, i 2 lata temu, więc jeżeli macie ochotę, to wrzucę Wam linki do tam 2 czy 3 filmów o jesiennych sandaczach poniżej w opisie. Jest to fajne łowienie. Plus jest taki, że jeżeli namierzymy dobre miejsce w listopadzie, czyli takie, gdzie te sandacze wychodzą, to jesteśmy w stanie złowić nawet kilka fajnych ryb jednego dnia. Oczywiście mamy szansę na naprawdę dużego smoka, chociaż na te największe jeszcze czas przyjdzie, za chwilkę Wam o tym opowiem. Ale nawet 70, złowiona 70 w tym okresie jest gruba, silna, upasiona i te ryby po prostu są silne, fajnie walczą, są bardzo agresywne, brania przeważnie są mocne, przynęty głęboko połknięte, no i ryby są w doskonałej kondycji. To jest drugi moment w roku, kiedy nagle ta aktywność sandaczy wzrasta, a utrzymuje się tak długo, jak utrzymuje się odpowiednia temperatura wody, bo jeżeli szybko przyjdą mrozy i temperatura wody spadnie na 4-5 stopni, to te brania po prostu troszkę się kończą, a jeżeli temperatura wody utrzymuje się w granicach tych 7, powiedzmy 8 stopni,
no to cieszymy się braniami, dobrymi braniami tak długo, aż temperatura spadnie. Raz, dwa. Dziękuję. Wreszcie nadchodzi grudzień. Woda gęsta jak olej, zimna. 1 stopień, 2 stopnie. Jest to troszkę wredny miesiąc, jeżeli chodzi o łowienie tych drapieżników, ponieważ brań jest bardzo, bardzo mało. Często zdarza się, że przez tydzień czekamy na jedno branie, ale zdecydowanie warto. Warto dlatego, że grudzień to moim zdaniem najlepszy moment na złowienie naprawdę dużego sandacza, na życiówkę, na wyśrubowanie tej życiówki. Ja co roku w grudniu łowię niewiele ryb, ale za to są naprawdę duże. W zeszłym roku udało mi się złowić właśnie życiówkę, to pewnie widzieliście. Cofnijcie się do filmów z grudnia. Udało mi się złowić życiówkę właśnie w grudniu, dzień przed Wigilią, 23 grudnia. No i później przez kilka następnych dni udało mi się dorwać kilka kolejnych dużych ryb, naprawdę pięknych sandaczy. Co prawda już życiówki nie poprawiłem, no ale też bez przesady, nie można za dużo oczekiwać. Brań jest bardzo mało, ale też są bardzo mocne, agresywne. No i to jest najlepsza pora na dużego sandacza. Ja wiem, że grudzień jest ciężki, bo jest. Dni są krótkie, szybko robi się ciemno, jest zimno, często wieje, pada, jest nieprzyjemna pogoda. No jest bardzo mało brań, ale zdecydowanie warto czekać na to jedno branie, nawet przez tydzień, czasami dłużej, ale złowić jedną dużą rybę. Także zdecydowanie grudzień jest ostatnim okresem, kiedy jeszcze warto, znaczy kiedy można pójść połowić sandaczy, ale zdecydowanie warto, bo brań jest mało. Za to możemy mieć naprawdę fajną atrakcję w postaci dużej, dużej ryby. O, powiem ci, że jest dobre. Oj, oj, oj. Jeśli to jest sandacz. Jeżeli to jest sandacz, to jest grubo. Ale wyrąbał tam. Wyrąbał tam wszędzie. Tam jest tak mało. Nie widzisz tego 70 zł.
zwierzę na miareczkę jeszcze. Szybko pomiarkę możemy zrobić. O, nie, 85,6 bez milimetra. Dobra, uwaga. Boom, 30 grudzień. Na koniec mam do was krótki apel. Bardzo bym prosił, wypuszczajcie duże ryby, zwłaszcza drapieżniki. Pamiętajmy, że duża ryba powinna być pomnikiem przyrody. Jeżeli chronimy wiekowe drzewa, dąb Bartek, chronimy wiekowe drzewa, to również powinniśmy chronić okazowe ryby. A zabranie dużego sandacza, danie mu w łeb, ja mógłbym porównać do porąbania właśnie wiekowego dębu i spalenia go w kominku. Jest to po prostu barbarzyństwo. Jeżeli ktoś chce zabrać sobie rybę na kolację, to niech zabierze w ramach rozsądku średniej wielkości sandacza do 70 cm. Natomiast 80-ki, 90-ki, moim zdaniem jest to barbarzyństwo. Takie ryby powinniśmy chronić i my, i oczywiście organizacje, które są za to odpowiedzialne. Takie ryby powinny wracać bezapelacyjnie wszystkie do wody. No i co, jeżeli mogę was prosić, to jeżeli wam się uda, trzymam oczywiście kciuki, żebyście złowili dużego sandacza. Pozdrówcie go ode mnie, wypuśćcie, aby miał szansę się rozmnożyć, bo to jest świetny materiał genetyczny. No i abyście to wy mieli jeszcze raz szansę taką rybę złowić, tak? Niech rośnie, jest ich bardzo mało w naszych wodach, więc po prostu o nie dbajmy. Przepraszam też, że gadam do was dzisiaj z krzaków, po części, ale strasznie wieje i gdybym cały czas siedział gdzieś na odkrytym terenie, to nic byście nie słyszeli. Wszystkiego dobrego, byle do czerwca, byśmy doczekali tych pierwszych sandaczowych pstryków. Życzę wam udanego sezonu sandaczowego. No i obiecuję, że w tym roku więcej filmów z Wisły, o które tak prosicie. Pod warunkiem, że nie będzie ta woda znowu skakała, tak jak w zeszłym roku, ale mam nadzieję, że będzie dużo filmów z Wisły. Trzymajcie się i do następnego.